Ogromna forteca. Wygląda, tak mi to trochę się kojarzy z taką fortecą. Piękny budynek. Widzę, że już tutaj ogródek zagospodarowany, bo jak jeszcze 2 miesiące temu tutaj byliśmy, to były kupy sterty, takie piachu, a widzę, że już tutaj ładnie posprzątane. Coś się dzieje, coś się rozwija dalej. Okej, okay, wrócimy się do wejścia do Tropical Island, bo tego widoku nie mógłbym pominąć. Za tymi drzwiami kryje się naprawdę coś niesamowitego. Zaraz zobaczcie. Otwieramy w którą stronę? Do środka. Patrzcie na to. Hello. Okej, z racji, że jest tutaj na urlopie dużo Polaków, ja też mówię po polsku, wszyscy mnie słuchają i rozumieją, to nie chcę kręcić oczywiście ludzi, którzy na pewno chcieliby trochę prywatności, więc tu pokażę jeszcze tylko z góry jedno ujęcie na basen. W tym momencie znajdujemy się w restauracji, gdzie możecie sobie coś zamówić do picia i jedzenia. I pójdziemy jeszcze wyżej. Pamiętajcie, mmajerski.pl. Wchodzimy na stronkę, czytamy, oglądamy i widzimy się również tam. Mamy tutaj jeszcze jeden poziom właśnie. Zrobimy jeszcze jedno wejście. Za dużo w tych hotelach, w których dzisiaj będę chodził, nie będzie co za dużo do pokazywania. Nie będzie co za dużo do pokazywania z tego względu, że są to takie hotele bardziej właśnie dla osób dorosłych, gdzie przyjeżdża się tylko na wypoczynek, poleżeć na leżaczkach, napić się drinka, wyjść na plażę, pochodzić, gdzie nie ma tutaj jakiejś takiej rozrywki, nie ma takiego właśnie jakichś przedstawień, jakichś głośnych różnych rzeczy. Tutaj jest chill out, tutaj jest po prostu chill out. Obrócę kamerkę. Piękny widok, piękny, duży basen. Każdy na dole ze swojego pokoju może wyjść prosto do wody, prosto na leżaczek. Z widokiem, wszyscy mają widok na ocean. Pięknie. Tutaj u góry również są pokoje. Z widokiem, wszyscy mają z widokiem na ocean. Nikt tutaj nie jest poszkodowany. Wygląda to bardzo fajnie. Możemy jeszcze tutaj pokazać wioskę. Mamy tutaj widok na wioskę. Na prawo, na lewo. Piękne palmy. I zachodzące słońce można oglądać z tego miejsca. Piękne słońce, bardzo gorąco. Prawie cały czas piękna pogoda na Zanzibarze. I tutaj między palmami można oglądać zachody słońca. Z tej strony wschody słońca, z tamtej zachody i ten cudowny widok z dołu. Zejście na plażę, dwa zejścia, jedno po prawej, drugie po lewej i mamy tutaj piękną plażę, również szeroką, z pięknym widokiem na piękny, gorący Ocean Indyjski. Tak jak wspominałem, tutaj wszystkie pokoje w Tropical Island są z widokiem na ocean, ogromne szyby wielkie, tak właśnie powinno być.
Myślę, że nie jednej osobie ta forteca, ten piękny hotel przypadnie do gustu. W tym momencie wejdziemy jeszcze tylko dosłownie na sekundkę do hotelu Nautica i pójdziemy do Uhuru. Tutaj, tutaj już goście opuszczają hotel, bo dzisiaj jest niedziela i dzisiaj jest powrót do domu. Pilipili Fly lata co tydzień w niedzielę, czyli w niedzielę wylatujecie z Polski i w niedzielę też wylatujecie z Zanzibaru. Vanilla House. Vanilla House Home for Holiday. Ok, takie wejście tutaj jest wąskie. Tutaj też nie będziemy za dużo kręcić, bo tu prywatnie też będzie. Mamy tutaj tylko taki basenik na środku, leżaczki i widok, oczywiście, i zejście na ocean, do oceanu. Sklepy masajskie, masajskie sklepy rozłożone na takich, kurczę, no, kocach. Różne pamiątki można kupić. Na prawo widać, że już robi się popołudnie, bo coraz więcej lokalnych osób, mieszkańców Zanzibaru zbiera się na plaży, jak co każdego dnia wieczorem. Po prostu są tutaj pełne plaże lokalnych mieszkańców. I właśnie najpopularniejszy sport tutaj to właśnie gra w piłkę nożną. Ok, jeszcze tutaj zrobimy mały tylko obrót w kierunku właśnie tego hotelu Nautica. Tutaj mamy przód, w stronę oceanu obrócony oczywiście, i restauracja z basenikiem. Bardzo takie miłe, przytulne, kameralne miejsce. Słuchajcie, zanim jeszcze pokażę Wam hotel Pilipili Uhuru, to mała niespodzianka dla Was. Jestem jeszcze w jednym miejscu, nie należącym już do Pilipili. Nie, 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 to już nie jest obiekt Pilipili. Pod marki, spod skrzydeł Pilipili. Jest to po prostu normalny, zwykły hotel. Nazywa się New Teddy's. Hotel, restauracja, basen, pierwsza linia brzegowa. Są tutaj nasi znajomi, chodzą sobie tutaj często do restauracji. Można spokojnie tutaj sobie wejść, zamówić coś w restauracji, zamówić coś w barze, skorzystać tutaj z atrakcji, boisko do siatki, restauracja, bar, basen miałem na myśli. Bardzo fajne, przyjemne miejsce, spokojne. Wron tylko tutaj na wjeździe bardzo dużo, które pewnie słyszycie, ale zaraz tam już ich nie będzie i zaraz pokażę Wam właśnie ten obiekt. O, właśnie, wystraszyłem francowate wron. Jest ich tutaj mnóstwo, naprawdę. Ok, mamy tutaj wejście, główne wejście z głównej ulicy wioskowej. I obracamy się i idziemy w stronę właśnie tutaj tego obiektu. This is my happy place. Yes, Karibu. Witamy, welcome. Ok. Jumbo. You are beautiful. Ok. I tutaj zaczyna się piękny park. Piękny garden również. Dużo roślinności, dużo drzew. Dużo cienia, boisko, tak jak wspominałem, do siatki, fajne jakieś też leżaczki, duży obiekt, dużo przestrzeni i takie małe, prywatne domki dla gości, w których można sobie tutaj spać, spędzić wakacje, spędzić urlop, i leżaczki, hamaki, jakieś inne tutaj różne rzeczy. Tam mamy restaurację, ludzie się bawią, piją sobie drinki. Gra fajna muzyczka, dzieci bawią się przy basenie. Tutaj u góry jeszcze mamy też takie fajne coś, taki fajny tarasik, gdzie możemy sobie również wypić jakąś kolkę, herbatkę, kawkę, w zależności chyba od godziny, pory dnia. Tak jak wspominałem, boisko, piłka, paletki i jakieś takie tutaj fajne rzeczy. Dzieci w basenie nie będziemy kręcić, przejdziemy dalej. Mega basen, gdzie dookoła znajdują się fajne leżaczki. Tutaj znowu mamy, co my tu mamy? No kurczę, muszelki, które ładnie tutaj ozdabiają. Również dach z takich patyków, tylko tutaj jest jeszcze kilka liści palmy położone na górze, żeby był szczelniejszy. I piękne, wysokie,
palmy. Chude patyki, takie sterczące do samej, do bardzo wysoko, do góry. Patrzcie się, jakie wysokie palmy kokosowe z dużą ilością kokosów na samej górze. Okej, pójdziemy w stronę plaży. Zobaczcie, czym jeszcze reklamuje się Zanzibar. I tutaj obiekt New Tethys. Slow Life. Właśnie tak, Zanzibar Slow Life. Czyli leżysz sobie na hamaczku między dwoma palmami. Południa. Patrzysz na palmę, na piękne, cudowne niebo, czyste. O, tam u góry sobie ktoś leży, opala się. Prywatny tarasik. Na dole również można sobie leżeć. I tutaj mamy napis Life is now. Okej. Spójrzmy na widok na ocean. Cudownie. Cudownie. Tak jest. Mamy już godzinę 16, a więc słońce jest już, o już księżyc nawet widać na wprost u góry nad chmurką. Słońce jest już trochę schowane, a więc ocean już nie ma takich kolorów jak w samo południe o 13, o 14. Wtedy ma najpiękniejsze kolory. Zejdźmy trochę niżej, oczywiście zejście z obiektu do plaży. No już na pewno, o, mamy piłki, czyli właśnie już coraz więcej tu, lokalnych mieszkańców zbierających się na plaży po lekko zachodzącym słońcu. Już mamy po 16, słońce już się chowa za palmami. No to tutaj właśnie teraz można zacząć grać w piłkę. Jeszcze jedno ujęcie na piękne słońce i na New Tethys. New Tethys on the beach. Tak jest, we are open. New Tethys on the beach, restaurant, bar, accommodation, pool. Tak jest, każdy sobie tutaj może przyjść, każdy może skorzystać z obiektu bez problemu. Okej, wejdziemy jeszcze po schodkach na górę. I piękny plac, piękne miejsce. Piękne miejsce New Tethys. Piękne palmy, dużo cienia, duża przestrzeń. Bardzo fajne miejsce. I tutaj huśtaweczka, również muszelki do ozdoby. Pięknie. A nasze dziewczyny siedzą tam w restauracji, czekają na jedzenie. Hej, hej, witajcie, witajcie. Dnia kolejnego o poranku. O poranku, bo jest godzina dopiero 8 rano. Jeszcze słoneczka nie ma, jeszcze słoneczka nie ma. Znaczy jest, ale gdzieś tam za chmurami. Z rana tutaj lubią być chmury, które za godzinkę się gdzieś porozchodzą i będzie już tylko gorąco, będzie słońce, będzie przypływ, będzie piękna woda, będą piękne kolory i tak dalej, i tak dalej. Plaża będzie troszeczkę mniejsza, ale czyściejsza, także wiele się tutaj zmieni. Właśnie jesteśmy przed Uhuru, właśnie jesteśmy przed budynkiem Uhuru, hotelem Pili Pili Uhuru. To jest właśnie ten hotel tutaj, nie jest za duży. Zaraz wejdziemy tam do środka, też na posesję, tam na podwórko. Od środka zobaczymy, jak to wygląda, bo hotel ma tutaj restaurację, tam jeszcze ma kilka domków. To wszystko należy do Pili Pili Uhuru i właśnie basen tam po środku. Teraz akurat jesteśmy od strony plaży, tam pani jeszcze sprząta tarasik, także na razie spokojnie, jeszcze ludzie właśnie zaraz będą się schodzić na śniadanko tutaj. To jest jedyna restauracja w tym hotelu, gdzie jest taka, no, na dworze, tak? Czyli jeśli chcemy zjeść śniadanie, obiad czy kolację, to wszystko odbywa się tutaj w restauracji na dworze, która nie jest w budynku, nie jest zamknięta. Kiedy
padał mocny, zacinający deszcz, no to po prostu jemy na dworze, także, ale spoko, tutaj nie ma takich deszczy, żeby nie dało się pod dachem zjeść spokojnie śniadania czy obiadu, ale tak to jest. Idziemy tutaj jeszcze kawałek plażą, a plaże z rana są zawsze takie średnie. Wtedy ten Zanzibar jest taki trochę od tej gorszej strony. Idziemy, tutaj jeszcze przejdziemy właśnie najpierw od strony plaży, a później wejdziemy tam do środka. Także takich rzeczy możecie się na Zanzibarze spodziewać, że możecie sobie wstać rano. Tutaj dużo w Pilipili jest takich osób, które dbają o to, żeby ludzie się tutaj nie nudzili, żeby mogli sobie poćwiczyć, żeby mogli pouprawiać jogę. No i tu już jest koniec, więc to się trochę ciągnie, tam do tego hotelu. Trochę jest tutaj tych budynków. I jeszcze wracając właśnie do tego, że w tym Pilipili to są ludzie od tego, żeby zajęli się naszymi dziećmi w ciągu dnia. Jeśli tylko chcemy, czyli jest pani, która maluje z dziećmi, która gdzieś tam się tymi dziećmi zajmuje. Są organizatorzy wycieczek, właśnie kitesurfing. Ktoś tutaj może sobie spokojnie jakby pouprawiać, nie potrzebuje tego robić gdzieś z jakimiś lokalnymi ludźmi, choć można oczywiście. Ale jakby Pilipili zapewnia praktycznie wszystko, co jest potrzebne na wyspie, jakby pod sport, pod po prostu zagospodarowanie czasu, tak? No, czyli właśnie wszystko praktycznie tutaj jest, co byśmy chcieli z Zanzibaru. Okej, wejdziemy do środka. Okej, to jest brama wejściowa do Uhuru, główne wejście do Pilipili Uhuru. To jest właśnie restauracja, o której mówiłem, z plaży. Tutaj sobie ludzie jedzą śniadanie, bo jest 10:00. Tutaj na prawo mamy od razu ubikację i recepcję na prawo i wejście do hotelu, a tutaj takie fotele eleganckie, mega fotele. No i tutaj mamy restaurację, leżaczek bardzo fajny. Tutaj mamy jeszcze mały ogródek przed hotelem, bardzo ładnie, czysto, fajne roślinność, także jest fajnie, bardzo przyjemnie. Tutaj dodatkowo białe, takie widzicie, firanki czy coś, robią takiego klimatu egzotycznego, takiego klimatu paradise, takiego raju. I tu jest właśnie ścieżka do tych domków prywatnych, które też pokazywaliśmy z plaży. Restauracja, leżaczki i basen. I naprawdę fajny basenik. I to praktycznie tyle, także tutaj i leżaczki przy basenie, restauracja, drineczki, wszędzie blisko, fajna, czyściutka woda, filtry chodzą, elegancko, wszystko pięknie, ładnie. Tam też taki duży namiot, pod którym można sobie spędzić miło czas. No i to praktycznie tyle, co jest tutaj do pokazania. Jeszcze tylko dodam, jest pan ochroniarz za mną z tyłu, który pilnuje, także cały czas we wszystkich obiektach Pilipili znajduje się ochrona i jest bezpiecznie. Wszystkie
obiekty Pili Pili są również bardzo miłe i przyjemne, bardzo fajnie można spędzić tutaj czas, także naprawdę zdecydowanie polecam. Ale pamiętajcie też, że w innych hotelach również jest fajnie, miło i przyjemnie i niewiele mają do zarzucenia te miejsca. No, jeśli wyjdziemy z hotelu parę kroków, tak jak ja teraz zrobiłem to właśnie od bramy i się obrócę, no to tu już jest prawdziwa wioska, tak? Tutaj już jest prawdziwa wioska, więc jest to, znajduje się to wszystko bardzo blisko. Mamy palmy, mamy budynki, mamy normalne życie normalnych ludzi, także można zobaczyć dwa światy bardzo blisko siebie, dosłownie za płotem. Więc albo jesteśmy w hotelach, obiektach, jesteśmy w jakby takich super miejscach ekskluzywnych, po części też można powiedzieć europejskich, choć z zachowanymi standardami tutaj zanzibarskimi, afrykańskimi. Ale jeśli zrobimy tylko parę kroków, to widzimy już normalny świat, normalne życie ludzi na Zanzibarze. Także myślę, że to wszystko. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić jeszcze raz łapkę w górę, zasubskrybować kanał, jakiś miły komentarz pod spodem i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, pozdrawiam, cześć! I see a train.